No ojciec szedł z takim przeświadczeniem, że jak mówiąc po niemiecku dobrze, coś tam pomoże, jeżeli będzie trzeba, panie Mikołajcze. Tymczasem przed wejściem do mieszkania państwa Mikołajczy ci policjanci pokazują kartę wysiedlenia mojej rodziny, mojemu ojcu, że on i cała jego rodzina musi przez 10 minut opuścić mieszkanie. 10 minut zostawili rodzinie, żebyśmy to wszystko, co można, zwinęli. Ponieważ była informacja, że nie wysiedlają przez te 2 tygodnie, to rodzice moi z tego kuferka, w którym codziennie chowaliśmy te sztuczce i podstawowe jakieś tam te tylko przedmioty, no to były wyłożone, wiecie państwo, z tego kuferka. I brat starszy i ja w tornistrach szkolnych codziennie mieliśmy przygotowane skarpetki i coś, bo byliśmy przygotowani na to wysiedlenie. I w tym momencie, gdzie to szóstko policaj wkroczyło do naszego mieszkania z tym nakazem opuszczenia, no moi rodzice, wiecie państwo, stracili panowanie nad sobą. My straciliśmy panowanie nad sobą. Ale do tego kuferka coś tam jednak powrzucaliśmy. Wypędzali nas od razu, po tych paru minutach. Takie było zdenerwowanie moich rodziców, żeby zostawili tę moją siostrę 3-letnią, słuchajcie państwo, zostawiliby w wózeczku. Jeden z tych Niemców tylko zwrócił uwagę, że przecież tu zostało dziecko. Takie to było zdenerwowanie moich rodziców. Wypędzili nas z domu. Lał deszcz niesamowity. Pół godziny staliśmy przed domem. Zmokliśmy do... Mieliśmy kurtki naturalnie, no bo tyle, co można było na siebie wziąć. Jeden koc tylko pozwolili nam, słuchajcie państwo, zabrać ci Niemcy. Nadjechał autobus i ten ten kuferek mój z tymi... taki niezbędnik, ten jeden z Niemców mówi, że to musi zostać, a ten drugi no jakoś był w każdym razie nie tak rygorystyczny i mówi, niech oni zabiorą, będzie bagażnik na samochodzie, na autobusie to tam ten kuferek sobie wmieszczą. Słuchajcie, przyjechał autobus bez bagażnika. No i teraz jest kwestia włożenia tego bagażu, tego kuferka do samochodu. Nie można było włożyć, bo te wejścia, no to były autobusy przecież nieduże. To wejście było trochę, wejście wchodziło już o siedzenie tyle. No ale mój ojciec jednak nie dał za wygraną, no pchnął ten kuferek, rozerwał trochę to siedzenie i zdołaliśmy ten kuferek do tego autobusu wstawić.